piękny wtorkowy poranek. 11 maja chcę Was serdecznie, drodzy, przywitać z Parku Pszczyńskiego, z wyspy Daisy, gdzie też znajduje się herbaciarnia. Tutaj w ciągu dnia, szczególnie przez weekend, jest bardzo gwarno i tłoczno, ponieważ ludzie przyjeżdżają, żeby sobie łódkami popływać po stawie, podziwiać piękno przyrody. I my również dzisiaj w takich pięknych warunkach się znajdujemy po to, aby Panu Bogu oddać chwałę i cześć za to, jak wielkim jest Bogiem. W 5 Księdze Mojżeszowej jest napisane w 10 rozdziale i 14 wierszu: oto do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. A w Księdze Objawienia Jana w 14 rozdziale i 7 wierszu jest napisane: oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Moi drodzy, znajdujemy się w takim szczególnym tygodniu, bo w niedzielę mieliśmy hasło proście, rogate, a więc w tygodniu modlitwy. I oba teksty dzisiejsze wskazują nam na jedną ze składowych części modlitwy. Przypomnę, są cztery. Przepraszamy Pana Boga w modlitwie, prosimy Go o coś, dziękujemy Mu, a ta czwarta, a może w zasadzie pierwsza, to oddajemy Mu cześć i chwałę. Dzisiaj mówimy, wielbimy Pana Boga za to, kim jest, za to, jak stworzył ten piękny świat, za to, jak stworzył każdego z nas, ten mechanizm, który codziennie rano wstaje, pracuje, działa, wieczorem się kładzie, aby odpocząć i następnego dnia wstaje znowu. Mechanizm, który samoistnie oddycha, mechanizm, w którym samoistnie serce pracuje i wiele jeszcze innych czynności się dzieje, na które my jako ludzie nie mamy w ogóle wpływu. Dlatego też zarówno autor 5 Mojżeszowej i ostatniej księgi biblijnej wskazują ten wielki Boży majestat, pokazując, że to wszystko jest Jego dziełem, dziełem Jego stworzenia, wszystko, co nas otacza i każdy jeden z nas. I byłoby wszystko pięknie, ładnie, gdyby nie człowiek, który podważa zasadność i istotę tego opisu. Zobaczcie, to nie od niedawna, ale od wielu wieków już tak jest, że bardzo krytycznie podchodzimy i próbujemy wziąć Pana Boga w nawias, albo bardziej nawet postawić znak zapytania, czy rzeczywiście. Pierwszym był szatan, który w Edenie kusił Ewę i Adama, mówiąc, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I od tamtego czasu ludzie podważają wiele biblijnych prawd, a w wieku XIX, XX i XXI odczuwamy to na potęgę. Pytanie więc, czy rzeczywiście człowiek ma prawo Pana Boga brać w nawias i stawiać pod znakiem zapytania, kiedy patrzy na to wszystko, co jest stworzone. Ten piękny migdałowiec, staw wokół nas, drzewa, przyroda, niebo, które jest gdzieś tam w tle. Ciekawe jest to, że oba teksty dzisiejsze pochodzą w zasadzie z dwóch skrajnych części Biblii. 5 Mojżeszowa, a więc sam początek, kiedy Pan Bóg wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej i przypomniał im, że to On ich przeprowadził przez 40 lat niewoli. Przypomniał im, że to On karmił ich na pustyni wodą, manną i przepiórkami. I teraz wprowadza ich do ziemi mlekiem i miodem płynącej, gdzie będzie im błogosławił i przez cały czas będzie z nimi. Na nowo Bóg im to uświadamia. I rzeczywiście tak się stało, że Pan Bóg był z nimi i jest z nami przez cały czas, stwarzając ten piękny świat dla nas i otaczając nas swoją opieką i swoją łaską. I chociaż, drodzy, wielu z nas podważa te prawdy, to uspokaja mnie myśl właśnie z Apokalipsy, z Księgi Objawienia, gdy już nie będzie możliwości wzięcia Boga w nawias, ani postawienia znaku zapytania, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czy rzeczywiście Bóg to stworzył, czy nie jest to dziełem przypadku albo jakichś innych sił. Wtedy odezwie się głos anioła, który powie do wszystkich ludzi zebranych w niebie: oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Chciejmy dzisiaj w naszych modlitwach, oprócz próśb, przeprosin i dziękczynienia, przede wszystkim wielbić Pana Boga za to, jak dobrym dla nas jest. Tego Wam życzę na dzisiejszy dzień.
Amen. Pomodlimy się. Panie nasz i Boże, człowiek w zasadzie jest tylko cieniem. Tak jak dziś pada na mnie słońce, a cień gdzieś tam na trawie się snuje, to tym jesteśmy my, cieniem, parą, trawą, która niewiele znaczy w całym tym wszechświecie, jaki Ty stworzyłeś dla każdego z nas. Chcemy Ci podziękować za wielki Twój majestat, uwielbiać Ciebie, Panie, za to, że choć gniewasz się na nas nieraz, to nie zniszczyłeś nas, nie podeptałeś, ale dalej pozwalasz ludzkiej rasie się rozwijać, żyć i podziwiać te piękne cuda, które codziennie dla nas tworzysz. Panie, spraw, aby przybywało tych, którzy za pomocą swojego myślenia, krytycznego rozumu, będą umieli w pokorze uklęknąć przed Tobą i wyznać, że to Ty jesteś Bogiem, że Tobie jedynie należy się chwała i cześć i że Ty masz dobre myśli o każdym z nas, bo chcesz nam błogosławić i nas prowadzić dzień w dzień, abyśmy kiedyś wraz z innymi mogli spotkać się w Twoim Królestwie, w tym nowym niebie i nowej ziemi i tam uklęknąć i oddać Tobie cześć już nie tylko jednorazowo, ale na zawsze, na wieki. Panie, chwalimy i wielbimy Twoje święte imię przez Pana Jezusa Chrystusa, którego moc jest na tym polega, że ze starego tworzy nowe, również w przypadku ludzi. Chce oddalać to, co stare, grzeszne, brudne w nas, to, co wątpi i wlewać w nas nadzieję i wiarę, by doceniać Ciebie jako Ojca, jako Pasterza i jako naszego Stwórcę i Zbawcę. Amen. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia.